10 grudnia na cieszyńskim rynku zakończyła się tegoroczna akcja Świeć przykładem, noś odblaski. Organizowana przez Komendę Powiatową Policji w Cieszynie, Radio Bielsko oraz jednostki OSP Powiatu Cieszyńskiego. Tego dnia odblaski można było dostać również na terenie gminy Dębowiec. Akcję zorganizowano w Iskrzyczynie, Simoradzu, Dębowcu, Kostkowicach i Ogrodzonej. No to panowie, dzisiaj kończycie odblaskową akcję tegoroczną. Gmina Dębowiec i Cieszyn. Można podsumować, jak się udała akcja? Oczywiście jak co roku tutaj wspólna akcja z Radiem Bielsko cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, informuję mieszkańców dużo wcześniej, nagłaśniamy to, gdzie jesteśmy, w jakim terminie, w jakiej godzinie. Dziękujemy tutaj od razu też samorządowcom OSP, którzy nas w każdej miejscowości wspierają przy tych działaniach, propagują również akcje wśród mieszkańców swoich tutaj na swoim lokalnym terenie. Ta akcja nam w tym roku wyszła bardzo pozytywnie. Odwiedziliśmy praktycznie wszystkie miejscowości na terenie naszego powiatu, poczynając od Trójstyków, Jaworzynka i Stebna, Koniaków, kończąc dzisiaj tak naprawdę na cieszyńskim rynku, ale oczywiście zatracając krąg również przez Chybie, przez Skoczów, przez Dębowiec. Także wszystkie te miejscowości odwiedzamy. A gdzie nam się nie udało dojechać, to na pewno dojedziemy w przyszłym roku. Ja lubię liczby. Czy można jakoś tak podsumować właśnie, ile tych odblasków udało się rozdać? No, śmiało możemy się pokusić, że tych odblasków rozdaliśmy przynajmniej kilka tysięcy. Były oczywiście takie dni, takie akcje, gdzie grubo ponad 1000 rozdawaliśmy w jednym dniu. Mieszkańcy tutaj naszego powiatu dopisywali frekwencją, za co bardzo serdecznie dziękujemy. To jednak też jest dla nas taka informacja, że faktycznie te akcje są potrzebne i cieszą się wielkim zainteresowaniem. No właśnie, już pytam, te akcje są potrzebne. Co jest takim głównym celem akcji? To bardziej do tych młodszych, do starszych, czy tak naprawdę bez znaczenia? Oczywiście te akcje są potrzebne. Tutaj nie ma znaczenia, czy to jest osoba młodsza, czy starsza. Tutaj dbamy o bezpieczeństwo wszystkich nas, wszystkich pieszych, więc noszenie odblasków tak naprawdę bardzo wspomaga, tak, tą ochronę niechronionych uczestników ruchu drogowego. Bo przez ten mały element możemy nieraz uratować swoje życie czy też zdrowie. Więc tutaj przy każdej tej okazji akcji promujemy noszenie odblasków. Uczymy, jak te odblaski nosić prawidłowo, bo nie każdy sobie z tego też zdaje sprawę, że odblask musi być noszony prawidłowo, żeby spełniał swoją funkcję. Ale też widzimy coraz częściej, że osoby, które przychodzą na te akcje, mają już ze sobą odblaski, noszą. Przychodzą po kolejne, co nas bardzo cieszy, żeby być jeszcze bardziej widocznym. W dodatku, jak mamy pogodę jak dzisiaj, tak? Już jest ciemno, zimno, jeszcze jakaś mrzawka, naprawdę te osoby piesze są bardzo mało widoczne. Tak, bo sobie z tego nie zdajemy sprawy, a to tak ważne, taki akcent, który może uratować nam życie. Bardzo niepozorna, mała rzecz, a naprawdę znaczący sposób poprawia naszą widoczność na drodze, wpływa na nasze bezpieczeństwo. Co zauważamy w tym roku i bardzo nas to cieszy, że mnóstwo osób, które spotykały się z nami podczas tych akcji, prosiły o kolejne elementy odblaskowe dla swoich członków rodziny, tak, dla braci, sióstr, kuzynów, rodziców, dziadków, więc tak naprawdę już od małego ludzie są przyzwyczajani, dzieciaki są przyzwyczajane do tego, żeby propagować również tą akcję we własnym domu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.